Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo witam was na ekranie Łatek. No ale bez przedłużania zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku to Łatek będzie decydować o moim dniu. Będę budować przysmaczki, mam tutaj takie właśnie dwie paczuszki przysmaczków, które serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o więcej polecanek, to zapraszam was na mojego Instagrama. Okej, a więc pierwszą decyzją, którą będzie musiał podjąć Łatek, będzie czy dzisiaj chodzę w rozproszonych czy w spiętych włosach. Jak widzicie, na razie mam takie rozproszone włosy i zobaczymy, czy nie będę musiała je w coś wspiąć. Okej, ja mam tutaj dwa przysmaczki, Łatek już się nie może doczekać. Jeden przysmaczek wygląda o tak, jest on taki więc pierwszy przysmaczek wygląda o tak, jest on jagodowy i on będzie mówił, że w rozproszonych, a drugi, czyli taki jabłkowy, o tu w ostrze, to będzie mówił o tym, że mam mieć włosy spięte. Więc idziemy do Łatka. No tutaj mamy właśnie włosy rozpuszczone, a tutaj spięte, więc uwaga, rozpuszczone. Łatek wybrał włosy rozpuszczone, więc nie muszę właściwie nic zmieniać. Jeżeli chodzi o aktywność, to będzie to aktywność, czy mam porobić coś w domu, czy pójść z Rudikiem. Hej, hej, chwileczkę, taka szybka przypominajka, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, pamiętaj, aby wcisnąć ten przycisk, aby się zamienił na szary. Jeżeli chodzi o drugą aktywność, pomidor będzie oznaczać, że idę z Rudikiem na spacer, a ogórek będzie oznaczać, że zostaję w domu i ogólnie robię coś takiego w domu, więc Łatek zadecyduje. Pomidor, okej. Więc idę z Rudikiem na spacerek. Witajcie troszeczkę później, ale teraz wiem głosowanie, jaką książkę przeczytam. Czy przeczytam Opowieści z Narni, Jego chłopiec, czy Opowieści z Narni, Siostrzeniec czarodzieja? Jeżeli chodzi o fioletowe przysmaczki, one będą odpowiadać za Siostrzeniec czarodzieja, a jeżeli chodzi o przysmaczki jabłkowe, one będą odpowiadać za Koń i jego chłopiec. Koń i jego chłopiec, Siostrzeniec czarodzieja. Okej, Łatek wybrał Koń i jego chłopiec. Oh my god. No mega, ogólnie wam mega polecam, ta książka jest serio mega super, już przeczytałam wszystkie części, właściwie to ta jest jedna z takich już ostatnich, więc no polecam wam mega. Okej, jeżeli chodzi o kolejny wybór, to Łatek będzie wybierać, co zjem na kolację. Tutaj mamy liście rukoli, no łacio, dam mu jeden, bo on nie wytrzyma, masz. Jest. Tutaj mamy liście rukoli, one decydują, że zjem sobie jabłko na kolację. Oczywiście nie będzie taka moja kolacja, wiecie, że kolacja, ale tak jakby taki wstęp do kolacji, nie wiem, czy też tak robicie. Tutaj mamy liście pietruszki i one będą właśnie, że zjem banana. Więc Łatek, wybierz. Okej, zdecydowanie mamy banana. No, a Łato chętnie też chyba zje właśnie, jeżeli chodzi o odpowiednik za jabłko, więc idziemy zjeść banana.
tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że decyzje podjęte przez Radka Wam się spodobały i zachęcam Was do oglądania tego odcinka. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 40 łapek w górę, zrobię, że to Wy będziecie decydować o moim dniu. Subskrybujcie mój kanał, lepiej z dzwoneczkiem, bo odcinki pojawią się codziennie, co tydzień w soboty. No i dziękuję Wam, że dotarliście do tego momentu. Pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.